Mogę Państwu mówić, jak to. No. Pani Przewodnicząca, w Olsztynie 100 wyborów komisji, 86 otwartych, 14 zamkniętych. Czy wszystkie zostały otwarte o 7 i zamknęły się o 21? Czy były jakieś? Wszystkie były otwarte, to znaczy oprócz zamkniętych obwodowych komisji o 7, te, które mogły być otwarte później, czyli te zamknięte obwodowe komisje wyborcze, otworzyły się o godzinie 10. Wszystkie zamknęły się o 21, także jeżeli chodzi o tę stronę wyborów, to wszystko przebiegło bez zakłóceń. A były jakieś incydenty związane? Tak, Miejska Komisja Wyborcza pełniła dyżury dzisiaj od godziny 7. W takim systemie co 2 godziny inny członek Komisji Wyborczej. Ja dyżur pełniłam od godziny 7 i o 7.08 był pierwszy telefon. Pierwszy telefon dotyczył tego, że ekipa telewizji nie została wpuszczona do lokalu wyborczego, żeby po prostu nagrać, jak się lokal wyborczy otwiera. Więc to był pierwszy problem, który należało rozwiązać. Tam chyba Państwo Przewodniczący żądali zgody Miejskiej Komisji Wyborczej. Ta zgoda jest potrzebna i owszem, ale tylko na moment otwarcia urny i wyjęcia głosów. Także na takie filmowanie, jeżeli wyborca się zgadza być filmowany, to owszem. Potem była sytuacja tego typu, że dzwoniła pani, że stoi od godziny 7 pod Laurentiusem, pod zamkniętym obwodem i nie może wejść głosować. No, należało pani wyjaśnić, że ten obwód będzie otwarty o godzinie 10 i wtedy będzie pani mogła pójść i zagłosować. Był problem też z panią, która była mężem zaufania, ponieważ prowadziła agitację, rozdawała jakieś cukierki, rozdawała ołówki, no usiłowała w jakiś sposób agitować, więc potrzebna była interwencja policji i to dwukrotnie. Jaki komitet reprezentowała? Wiemy. Wiemy, jaki komitet pani reprezentowała, wiemy też w jakiej komisji. Wszystko jest tu zapisane. Reprezentowała pani komitet pana Czesława Jerzego Małkowskiego i było to w obwodzie zamkniętym właśnie w tym Laurentiusie. Były też takie sytuacje, że ktoś stwierdził, że zgłaszał, że miał być wpisany na listę, a nie był. Potem się okazało, że jednak wszystko było w porządku. Więcej chyba tak zakłócania przebiegu wyborów nie było. Była jedna sytuacja, że pan przyszedł, wziął kartę do głosowania i za chwilę je porzucił i wyszedł z komisji. Była też taka sytuacja, że akurat trafiło to na kandydata, na radnego, który przyszedł zagłosować i zobaczył, że wychodząc z pomieszczenia obwodowej komisji w śmietniku leżały karty, więc zgłosił to komisji, żeby tą sprawą się zająć. I chyba w zasadzie jakichś innych poważniejszych było mnóstwo pytań przewodniczących obwodowych komisji wyborczych, takich technicznych, ale żeby były jakieś problemy w zakłócaniu przebiegu wyborów, to raczej należy ocenić, że one przebiegły bardzo spokojnie. Super, dziękuję. Dziękuję.